O, ciemny ekran troszeczkę zepsuł, wspaniały montaż. Montaż, na żywo dodajmy. A to już dalszy przygód waszej ulubionej serii poświęconej polskim grom. W tym odcinku Wiedźmin, Wiedźmin 3 zatytułowany Dziki Gon. Muszę rozwiązać teraz skomplikowany quest, jakim jest, cytuję, zmuszenie kupca do zapłacenia Sukrusowi, to jest nazwa własna, lub zniszczenie jego towarów. To zwróćmy uwagę, że Garrett, mimo tego, że jest obciążony, może doskonale, teraz sobie uświadomiłem, że może dobrze pływać. Czyli na przykład to co to się odbija od powierzchni? To znaczy, że no dziwne to obciążenie, przeciążenie jest, no. Czy będę żygał? Będę żygał, jak wypiję kwasek z kamienia. Dlaczego? Bo ja zrobiłem sobie teraz kwasek cytrynowy, zagotowałem i faktycznie nie ma kamienia w czajniku. Czemu się nie odciążę? Bo nim się odciążę, bo ja tutaj odkryłem technikę poruszania się. Dobra, spróbujmy zrobić tę kresę pokojowo. Witaj. Jestem windykatorem pana Sukrusa. Przyszedłem po... Pana? Chama nie pana. Niepiśmienni interesów nie robią. Powiedz mu, że zapłacę, jak na Skellige wrosną palmy. O Jezu. A mam te cheaty włączone, tylko nie mogę ich teraz użyć. O co się kłócicie z Sukrusem? Miód importować mi się zachciało. Miód! Rozumiesz? Gówno nie interes. Panie, takie cła dojebali, że jaja się kurczą. I teraz nie mam z czego spłacić tego cholernego łajdaka. Prędzej na Skellige wyrosną... Wiem, wiem. Nie mam czasu, bywaj. No. I to mi się bardzo nie podoba. Sposób rozwijania postaci, bo wystarczy teraz, że zrobię coś, co już... no mogę zrobić. Moment, mi się myszka chce wyłączyć. Mianowicie, co ja tutaj skorzystałem? Igni. Trans bojowy wyłączamy. Włączamy. Znak akcji trzeciego poziomu. Jeśli dobrze rozumiem... Witaj, chciałem... Pieniądze dla... Jeszcze nie. Nie mam. No odpowiednio to dotankować i będzie, no. To jak rozumiem jest to. Witaj. Pieniądze dla... Nie mam czasu, bywa. No dobra, trzeba mnie zniszczyć, tak? Czyli jednak oszukali mnie tak strasznie. A wydawało mi się, że mogę ich hakować. No szkoda, postać. No dobra, zamiast tego sobie wrzucę po staremu. Te dziwadło. Czy to dziwadło właściwie? Czy pokonałem pancerne krasnoludy? Tak, tak, tak. Dobra, ale w sumie... A, nie podoba mi się ta misja, jest taka troszkę... O Boże, znowu... A mogę stąd po prostu uciec, bo zniszczyłem jego towary, jak rozumiem, tak? Że B-level, ja tu jestem dla levelu. Jak nie dałem do drzewka? Dodałem do drzewka. Aha, tylko co odkryłem, że gołymi rękami ich łatwo pobić. Dobra, ale zniszczyłem czy nie? Bo absolutnie nie rozumiem, co się dzieje, no. Zapłacisz za to!
Nie chcę walczyć teraz z nimi rękami, coś tu jest dziwnego. Zostawcie go mnie! Słodzieja, dalejże! Dobra. Ja nie będę z nim walczyć, bo chciałem tylko zniszczyć. Uciekaj! Uciekaj, dziadu! Dobrze, to jest elegancko. Teraz tylko wyjść. I widzę, że wybrałem najkrótszą drogę. No i będzie, no wyszło tak sobie, jestem mocno rozczarowany ogólnym zakończeniem sprawy, no ale no, wybory takie słabe. Tylko u mnie promocja, jeden zakup, czy jakoś tak? Znam ja niezawodny przepis na wyegzorcyzmowanie. Spokój się. Okej. No i szkoła poruszania się imieniem Gluma Przebiegłego. Tu jak zawsze problem z wejściem. Tak, bo tu stoczy, tu obok. Obok, przepraszam. Więc odciążenie by mi zajęło kupę czasu, a tak po prostu sobie odpowiednio manipuluję, chodzę. O. I wszystko kończy się miło i szczęśliwie. Żeglarz. O. Witaj. Cześć, jak tam, Geralt? Pozbyłem się tego ładunku. Naprawdę? Zuch, chłopak, powiedz, kogo zajebać? Na razie wystarczy przypilnować. Jest taki miecznik, podobno się znacie. A Tori, ten elfik, kiedyś chciał mnie ocyganić na toporach z Kubany. I co? Pracujesz dla niego? Można tak powiedzieć. Wspólnie likwidujemy monopol na usługi kowalskie w Nowigradzie. Szczytny cel. Skoro za niego ręczysz, przyjacielu, to czemu nie? Zbiorę tylko paru chłopaków i jedziemy. Czy tak było w książce? To już nic nie jest jak w książce. Ja absolutnie popieram Sapkowskiego, który to wydziedziczył. Dobra, czy tylko wrócić do Hattoriego. 8 punktów, czyli brakuje mi 104, 103. Jezu, tak blisko. Bohaterze ty mój, chodź. On wyjdzie z wyjścia, będę podążał za nim. Czy było seksowanie? Zaliczyłem do tych 59 godzin brakujących i 58 minut, 2 minuty w tym takim burdelu, w tej burdelołaźni. W tak pięknych okolicznościach przyrody. O. Dobra, czyli co, tą drogą przez mostek i potem tu w prawo. Myślę, że tak, tu jest ten taki półokrągły. A widzicie, chciałem jechać w prawo, to się okazuje, że w lewo. Witaj, Hattori. Widzę, że Sukrus już cię znalazł. Dogadaliście się? Witaj, Geralt. Tak, musiałem zrobić hurtowy upust na kilka toporów, ale co mi tam? Dzięki. Można u ciebie teraz coś zamówić? Niestety nie. Nie mam odpowiednich składników rzemieślniczych.
Niech zgadnę, tutaj też Ernst van Horn ma monopol. Zgadłeś. Wykupił składniki po niskich cenach w czasie, gdy wielu mieczników porzuciło zawód i siedzi na zapasie jak kura na jajach. A gdyby tak, nie, na pewno się nie zgodzisz. Na co się nie zgodzę? Wiem, gdzie van Horn trzyma ten zapas. Więcej niż kiedykolwiek mógłby zużyć. Można by... No. Po co mnie znowu wrabiasz? Ukraść złodziejowi to nie grzech. Jak to po co? Miecz nad mieczami. No dobra, powiedzmy, że... Magazyn van Horna jest w dokach. Ciężkie... Ej, dobra, ale nie mogę mu sprzedać jeszcze tych rzeczy? Witaj, Hattori. Witaj, Geralt. Jeśli chodzi o ten magazyn... No jak? Zmieniłeś zdanie? Pracuję nad tym. Powod... Bywaj. To jest najbardziej wynudzona misja świata. Tam będzie pewnie jeszcze jedna walka. Nie, no dobra, ja chciałem tylko tu wbić. I tak naprawdę... To nie tędy droga, niestety. No. 35 punktów, mam nowy level, jestem szczęśliwym człowiekiem. A tak się użeram. Niestety muszę podskoczyć gdzieś do jakiegoś cywilizowanego kupca. Szprotka do mnie. Wiem, że tu jesteś. Słyszę tego konia, ale... Jezu, konia też trzeba szukać na minimapie, tak? Ta moda mnie nigdy nie zdziwi. Od teraz każdy twój ruch jest obserwowany. Idziemy do jednego, tak, nie, tylko nie ma pieniędzy ten koleś. Do diaska. Miałem się teleportować do gościa w... No gdzieś tam, nie, ale no, niestety nie działa to. Zobaczmy w ogóle, co, czego się chce pozbyć. Co tam zalega? To jest do wywalenia, tak, bo nie ma... Chociaż... Do wywalenia. To też do wywalenia. To do wywalenia. Wywalenia, lenia, lenia. To się przydzieje. A to... Niby lepsze, ale do wywalenia. To do wywalenia. Lenia, lenia. Lenia, lenia, lenia. Idę też do wywalenia. Dobra, więc jedziemy w teleport. No myślę, gdzie sprzedać. Chyba sprzedam na rynku faktycznie. To jest największy problem, żeby znaleźć kogoś, kto odkupi to ode mnie. Okej, tam przy końcu. Gdzieś tu teoretycznie jest kupiec. Nie. Tyś jest Geralt z Rivi, zwany Białym Wilkiem? Rzeźnik z Blaviken? Wystarczy Geralt z Rivi. O co chodzi?
Kilka lat temu taki jeden zapłacił mi, żebym przechował dla ciebie książkę. Mówił, że kiedyś tu przyjdziesz. Kto to był? Nie wiem. Nie przedstawił się, ale książka ma czerwoną okładkę, to pamiętam. Na pewno jej nie sprzedałem. No dobrze, poszukam jej. A może resztę książek też byś przejrzał? Chętnie obejrzę inne książki. Czyli tutaj nic nie posprzedaję, ale co tu jest w ofercie? Fauna północy w skórze bestii. Tylko tak, znając życie, to będzie jakieś wysokolevelowe zadanie, bo gdyby nie było, to bym już dawno zrobił, więc... A o dziwo nie jest. Może wpadnie te 30 groszy. Czy raki jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem. Mój manifest. To pewnie ta. Widzisz, to co jest ja? Jakiś list. No miał być list w środku. Aha, muszę wyjść i wejść, żeby to miało sens. Dobra. Sobie przypominam, że to są takie bugi i uwaga. W ocenie możliwości... Zostawiam do ciebie ten list, jednak natkniesz się na niego. Ludzkość jest zagrożona. Wiedz, że dla świata nie ma innego ratunku. Cała nadzieja w tobie i twoim bractwie. Co to może być? To z książki czy z jedynki? Jest. Okej, nie zabiłem się przy okazji. Dobra, szczęśliwy dzień dziś nastał. Na środku on sprzeda jakieś bzdury i tam... Okej, szkoła podróży. Mieszczanin tu. To jest ten koleś. Nie dotykaj mnie! Wieczę pierwszy... Pokaż mi swoje towary. Tylko teraz tak, to jest cech kota. Pancerz wojownika Frey. Jest, dostało się. Bywaj. Mam poziom, będę miał sensowny jakiś sprzęt. Jaka wiocha. Na koszulkę, kubraczek. Da się to jakoś zmienić, żeby ten... Nie do tego nosił chyba. Miecze pierwsze... Pokaż mi swoje towary. To trzeba będzie rozmontować. Dobra, może teraz mi zrobię jakiś fajny miecz. Niewłaściwy rzemieślnik.
Ja mam teraz co? Cechy kota? Wymagany poziom 17. No też co zrobi już buty do kompletu. Nie wiem co dadzą, ale będziemy mieć. No i to by też można było zrobić, tylko... U kogo? U krasnoludka? Bywaj. Cechu Wiocha to się powinien nazywać. Miecze pierwszego... Pokaż mi swoje towary. Tak, mi też jest przykro, że zamieniłem to na koszulę z gorsetem i wiem, że to obciach. To jeszcze rękawiczki. Aha, jeszcze mogę zrobić lepsze te. Lepsze te badziewiaki. Bywaj. Uwaga, jesteśmy w pełnym secie. Kota, srota. Wiocha absolutna, no ale... Mam nadzieję, że patrzcie, jak mogę teraz szybko biegać. O, widać różnicę, widać. Dobra. No to co chciałem zrobić, to jest zabicie wszystkich potworów teraz. Które mam nadzieję teraz będą padać. Czyli co? Niedaleko za miastem jest jakiś mutant pająk. Zobaczmy, czy go można już zabić. Jeszcze gacie. Co, nie mam spodni? To za chwilę, zabiję najpierw tego. A z czego mam spodnie? Co wy gadacie? Tropicie lasy, przepraszam. Aha! No zobaczmy, czy się palą. No, ja tutaj już nie mogę nic zrobić. Widzicie? Nie mogą mnie skrzywdzić. I to jest poziom trudności w tej grze. Plus koncepcja rozwoju postaci. Nie są w stanie mnie dotknąć. Nawet nie zbieram. Dobra, ale nie tego szukamy. Szukamy tej zwierzątka bojowego, które jest jakimś tam pająkiem, czy czymś takim. No i za bardzo w prawo, to jest tutaj. Uwaga, mamy kontakt. Jeszcze nie. No to tyle, no niestety. Czyli 23 jeszcze odpada. Szkoda, jest mi bardzo przykro znowu. Stąd na południe przebiegnę. Południe jest gdzie? A drugą stronę, tam jest na północy był domek. Nie, właśnie w drugą stronę. Bo idziemy w kierunku tego zamku dużego, co tam jest. Tu jest jeziorko i na jeziorku powinien być jakiś skarby. Okej, tam jest jakieś zwierzątko. Widzimy, jest stąd już nawet chyba. Zugaret płyn. Będziemy tak brodzić. Okej, to jest strzelony skarb.
Wygląda to banalnie. Czy to nie jest wilkołak? Nie, wodnica, przepraszam. Dobra, przewrócimy ją, bo mnie denerwuje. Jest jak ten, jak skorpion. Nie wiem, jak to się stało, ale widzieliście, że odleciało, wyleciało i tyle. Dobra, i tu jest skarb. Teraz tylko znaleźć ten skarb, używając super zmysłów. To prawdopodobnie jest to. No i tyle. No i questowo wolne Velen, prawda? No, kuszą te dwie istoty tutaj. O! A jak nie potrzeba, to jesteś tak szybko. A gdzie Lalala? Lalala to jest... Czasami nie mieli pieniędzy na licencję i występuje tylko w walkach z jednym typem potworów. Zaik składzi łapę na wszystkim. Dalej. Okay, gdzieś tu, o, pod sam punkt przekaźnik mocy, super. Wiem, że spodnie kota, tylko najpierw chcę jeszcze zaliczyć tych dwóch pajaców tutaj. Zobaczyć, czy wreszcie możemy się zmierzyć. Jest gdzieś tu, nawet nie będę zapisywał, czy nie będę nawet chyba włączał konia. Okej, okay. Więc przystępujemy do operacji. Operacja oczyszczanie terenu. Mamy dwie sygnatury, porównajmy je z sygnaturami radarowymi. To jest prawdopodobnie to. Zostaje przejście przez bagna. I sprawdzenie. Mglak, to, okay, to jest nieistotne, pomijalny przeciwnik. Niskopoziomowy, olewamy totalnie. Szkoda marnować po prostu miecz. Okej, okay, mamy go. Coś dużego. Spróbujemy... Oj... Jeszcze nie. Niestety jeszcze nie. Szkoda. Chociaż myślę, że nie spróbować, chociaż zacząć z nimi się zaprzyjaźnić jakoś, może... Ja nie chcę mieć za niego doświadczenia tak naprawdę. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że chyba dostaje. Chyba coś tam odbieram. Okej, ja go wykończę, bo mnie denerwuje po prostu. Tylko co, pamiętam o zasadach bezpieczeństwa, czyli Queen i... A nie mogę teraz się ulepszyć w trakcie walki, już jeden punkt, nie? Ale to... Zobaczmy, jak się pali. Pali się. Okej. Okay. Zeszło prawie połowę zdrowia. Połowę z 1/10.
Widzimy, że szybki DPS jednak jest skuteczny. Udaje się zblokować. Dobra. Okej, okay, chyba tu mam. Tak, dobra, mam. To jest ta trudna walka. Poświęcam teraz niebywałe zasoby skupienia. Nie mogę czytać, broń Boże, niczego, co się, nie mogę oddychać. Cały mózg skupiam na sprawdzeniu skomplikowanej serii parad, obrotów i piruetów. By tylko jak najlepiej kontrolować jego ataki. Nie dawać mu ani na chwilę odzyskać inicjatywy. Kwasek cytrynowy do niego. Może swędzimy nos. Podrapałem się w nos. Może czy udało mi się? Bo bałem się, że stracę całą inicjatywę. Jezus. Przepraszam. Chcę napić picie. Ale wiem, jak już go pokonać mniej więcej. Ale tak, nie sprawdzi. Momencik. 56. Tak, wystarczy zbiec tam w kierunku wody. Dobrze? Tak, tak, dobrze. Okej, okay, tak. Zalogowałem się, tylko giję. Ej, wytrzymajcie. Liczcie, odliczajcie czas, ile trwa załatwienie go. Pamiętajmy więc o Queenie. Pamiętamy ewentualnie o Verdun. Mi się wydaje, że mogę go totalnie kontrować. Odpowiadają krytyki. Dobra, teraz jestem oddany... A, Trenos. 100% w walce. Że grom. Nie będę pił jakichś trucizn. Dzieci oglądają, a potem są kampanie przeciwko tym. O! Jednak jest w stanie uderzyć. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Ale tak to wszystko spoko. Czas czy śmierci? To nie będzie już więcej śmierci. Chociaż kusi mnie, żeby użyć tego, jak się nazywa ten kot, pies. Moment. Kura. Teraz coś może wyknę. Zrobimy to, chcę mieć spokój. Będzie wolna questowo Velen i będzie można iść spać wreszcie. Tak, okej, odle żywiołaka. Mglaki na rozluźnienie. A co to jest? Albo będzie niestety... Niby 10 poziom, a takie twarde. A palicie się? Ej, bo się to robi niemiło. Dobrze. Polecam olej na mieć. Nie chcę. No. SDD. To jest stare SDD w ogóle. No ma 3 lata. W sensie teraz są szybsze. Kucu. O! Ludziki, momencik. Ty, bo coś jest nie tak. Miało być lepiej, nagle 7-poziomowe ludziki mnie biją.
Taka ciekawostka. Jabłko, uwielbiam jabłka. Miałem, muszę sobie kupić jabłka, zapomniałem. Byłem dzisiaj w Tesco i nie kupiłem jabłek. Ale przy okazji jeszcze sprawdźmy. Tam, no to jest mimo wszystko ponad levelowy przeciwnik. Więc co dorzucamy? Dorzucamy tutaj do zestawu coś fajnego. Co to w sumie jest? No, większej punktów adrenaliny, super. Dobra, i gdzieś tu jest ten ludzik taki śmieszny chodzący, człapiący wręcz. No, jest tam. Ja chcę sobie co zażywać? Co ja tam mam za napojki fajne? Momencik. Jakiś DPS. Jaskółka. No, grom. Ej, jaskółka i kot tylko, co jest grane? Grom, dobra. Dobra, no to mamy go. Dla formalności Queen. Zobaczmy, czy się pali. Moim zdaniem słabo. Że się regeneruje? Nie. Jezu Chryste, przepraszam, nie wiedziałem, że tak... Surowe mięso teraz je. To jest ten kotek, którego upolowałem w trakcie gry. O, jaki 200 nowy cios wyprowadził. Jem surowe mięso w tym momencie, najzdrowsze. Okej, okay. I teraz to jest ważne. 39 punktów.
Queen. Ojej, coś tu się zepsuło. Co, aby się... Nie ma iść na pułapkę. Każdy robić postawić magiczną pułapkę i czemu nie stawiasz? Głupio by było teraz przegrać. No ale... Wszystko się może zdarzyć, prawda? Tak, dobry moment, by zlamić, wiem. Dobra, pal się. Okej. Dobra, zepsute. No jest spoko, no padło. 22 punkty na scenę domki szpon oko. I coś tu prawdopodobnie jest. Paski skóry, bełty, miecz mariborski i najważniejszy kamień uniczny Carmeny, buty egzekutora. Sprawdźmy. Kosztuje więcej. Mam moc znaku szansa na odcięcie kończyny. Dlaczego jest taki drogi? Mimo, że obrażenia mniejsze. Te buty są do wymiany. Tylko 10 tych bełtów jest? Lol. To nie chcę używać, to będą na bossa. To. W czym to jest lepsze, że jest droższe? Przez jakieś okienko, stary dom to był taki kamienny. Ktoś tam mówi dobranoc, dobranoc, dobranoc. Pchły na noc. No i tutaj. O, tu był kucyk. Czy ma może miał tylko jedno oko ten potwór i nie widział przestrzennie? Aha, że jest unikatowa. Czy ja ją sprzedaję z syf? Dobra, zbliżamy się do kolejnego fajnego punktu. To jest... Czy to jest to? Uwaga, skonsultujmy z mapą. To prawdopodobnie jest to miejsce. Zapisujemy stan gry i czy co? Jest! Bies na moim poziomie, wreszcie! Patrzcie, jak ładnie się wypina konik. Słynny ten koń z głową w dole. Pozycja znana z jogi. Lej, 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 lej. To jest to. O. Dobra. Witam. Nazywam się Gareth z Rivi. I witam w moim programie pomocy dla potworów. Sprawdzamy na początku, czy się palisz. Okej, okay, czy zrywa? Otóż zrywa. Dobra, doskonale. Zwróćcie uwagę, zastosowałem technologię lokowania produktu.
Dobra, widzimy, że pali się doskonale, po prostu aż nic tylko tutaj zapalić sobie. Ma problemy lekkie z manewrowaniem. Wykorzystajmy to, by postawić znak, który zagwarantuje nam terytorialną niezależność. Bezpieczeństwo nade wszystkim, tu są dzieci. No i co, podejść, no to proszę. Mamy lekką regenerację, wspomnijalne, biorąc pod uwagę ilość DPS-ów. Czy będzie szarża? Coś w stylu szarży jest. Zapalmy troszeczkę i nie gaśmy, bo kiedy zaczniemy go atakować, on zgaśnie. Chyba się zapalił, nie. Oj, uderzył, trafienie mamy. Przebicie. No i to jest to chyba, no niestety, fatality, finish him. GG, dziękuję. No. Jeszcze jakieś drgawki spowodowane chorobą Ragdola. No i to było co? Potwór czy coś tu strzegł? Coś tu prawdopodobnie strzegł. Tu jest człowiek z Romeo i Julia, świata Wiedźmina, a to jest co? Okej, tu jakiś klucz, nie wiem skąd on wypadł, nie miał poprzez jadu. Kamień, trygław lazurowy, gniew, spodnie myśliwskie, super. Super jakieś ten, od razu nawet nie sprawdzam. Cech wilka. Jak to wiadomo, człowiek człowiekowi wilkiem, więc nawet nie sprawdzam. Okej, mamy wszystko, dziękuję. Sprawdźmy jeszcze dla formalności, czy jest ładny. Tak, dziękuję, dobranoc. Posprzątane. To co? To jeszcze... No tutaj. Pod mogilnikiem jest taki ptaszek metalowy. Nie, kamienny. Gargulec. Jeszcze szukam, czy gdzieś tu coś mogło się... Czy to jest człowiek w klatce? Już nie pamiętam, czy nie są... Chyba są na biało, bo jeszcze ludzie w klatkach tam są zapakowani. Ale to później Soylent Green, pozdro dla kumatych. Tu jeszcze coś jest. To warto też sprawdzić. Czy możemy już uratować świat? No tak, no, wszystkie questy porobione, no. Oprócz tego tutaj, ale myślę, że go nie zabić, nawet kosztem tego, żeby walczył dwa dni. Dobra, jesteśmy w pobliżu, gdzieś tu jest kucyk. Tego co pamiętam, gdzieś tu się ostatnio zdrukował w tym produkcie, tutaj świetnie. Co z tym czartym? To już padło, czart już dawno nie żyje, kill him, no niestety. Czart killer is dead. O, tu jest gdzieś sygnatura nadprzestrzenna. Wiem, właśnie spodnie jeszcze też mnie drażnią. Tylko myślę, czy nie sprawić najpierw tego dobra. Czy tu jest jakieś zwierzątko? Nie. Okej, mamy sygnaturę. No i wchodzimy w nadprzestrzeń. No co tutaj po drodze jest takiego łatwego do zrobienia? Moim zdaniem... No ten mogilnik jest spoko, moim zdaniem. Nie można zapisać. Ja mówię, że można. Okej, moim zdaniem droga prowadzi tutaj. No cicho i przytulnie, wszystko pozamiatane. Nie wiem, czy save się zrobił, więc zróbmy go jeszcze raz. W tej grze nigdy za mało save'ów. Ja bo sobie dam skrót na padzie nawet. Co tutaj, co tutaj leży? A, człowiek, dobra, przepraszam. No i uwaga. Jednak bez mapki, no niestety jest problem. Czy mam ekipę do Daisy? Nigdy nie miałem ekipy do Daisy. To byli pożyczeni ludzie kiedyś. Szesnastopoziomowy upiór. O, jest tam. Ten mały dupek.
On jest niższym levelem niż ja, niestety, ale jest bardzo uciążliwym przeciwnikiem. Jak zresztą widać. Ale teraz dostaję DP... Oj, to jest przykre. Ale myślę, że dam radę teraz. Jeszcze teraz przygotowanie techniczne. Co on tam w ogóle strzeli? To jest miejsce mocy? Nie, to zwykłe gówno, okej. Okay. Ładnie, jak na filmach. Jezu, a to jest takie nie fair! Już miałem nawet Queena i on mnie totalnie zajechał. Jezu. To jest nie fair, to jest bezsensowny przeciwnik. W Dark Soulsach pokonałem takich, nie wiem, 12. A tutaj... Myślę, jak go tutaj ugryźć. Chodź tu. Dobra, nie chcę na razie, to jest bez sensu. Czy tupnięcie można zablokować? Denerwuje mnie gość, kurde. Jeszcze raz, który ma poziom tam na czole napisany? Zobaczmy, jak bloki. Nigdy nie blokuję w tej grze, 19. Kończy. O, blok działa. No ale... No. Bo nie masz spodni. Okej, ja tu jeszcze wrócę. Niestety nie mam zamiaru się użerać teraz z systemem. Tego upiora jeszcze tylko tak dziabnijmy sobie dla... Halo? Tutaj... Co to? Pro, co? Prozar? Południ... A, to sto, trzeba ją zhakować. Miałeś dać to.
Dobra, tyle. Takie, no tutaj miasto trzeba oczyścić, no. A dla bezpieczeństwa sejwiątko. Czy da się tu leczyć w tej grze? No, zależy na jakim poziomie trudności, no. Okej, no chciałem dobrze. Ale ten wypierd nie chce się ewidentnie integrować z całą naszą drużyną. Co tu jeszcze jest? Tutaj. Miasto na wojence. Tam. Tak czy źle, bo tak wszystko mieszałem te kierunki tutaj. Tu. Okej, co tu było? Co tu było? Jakieś zwierzątko latające chyba, tak. A, zobaczmy jeszcze jedno. Czy jakieś zadania podskoczyły na poziom, który łatwo zrobić? Po nitce do kłębka, tutaj nic. Wiedźmińskie zlecenia. Jest, tajemnica wsi Stegny. Dobra, to będzie super tajemnica. To już teraz zrobimy. A teraz tu coś było śmiesznego. Co to za zwierzątko? Uwaga. Dobra, to jest skarb ukryty prawdopodobnie. Okej, coś... Jest, lata. Poziom jest... Nie możemy odczytać, w tym sensie, że możemy pytać. Sprawdźmy. Wiemy, że to się doskonale będzie palić. No i zdycha, widzimy powoli, ale zdycha i zdechł. dobra, no taka ciekawostka, no tutaj nie ma co. Ale zadanie jest nowe do zrobienia. Że to tam A. Sapkowski pisze, że moje dzieło. Sapkowski by gdzieś wyklął to, błagam, jakbym książkę czytał i przekręcał litery na przykład. O! To by można było powiedzieć, że kaleczę dzieło, ale to... Błagam. Cześć chłopcy. Coś się łatwo palni. Blokuj, Gareth! Mi aż strasznie przykro, że Gareth nie chciał zablokować tego łebka. Ipso, pasku.
Paskudo. Czy grałem w nową bójkę? Nie, boję się odpalić kart. Jestem na razie szczęśliwy. Nie muszę się przejmować tymi wzorami. Gdzieś koło tego gościa jest ten punkt teleportacyjny, bo wiem, że zawsze się wyłaniam, wychodzę na przestrzeń gdzieś koło niego. To jest to. Dobra, zadanie. Wieś Stegny. Stegny, Stegny, Stegny. Spróbujmy znaleźć bez tutaj. Dobra. Na początku zapisać oczywiście. Schowaj ten miecz, bo tu nie będziemy się jeszcze bić. Nie, można, można, można. To został zapisany, czy nie został? Bo ja... Ach. Dobra, i coś tu jest tajemnica. Dodajmy sobie oczywiście tutaj zadanie, żeby gra się nie pomyliła. To zadanie wiedźmińskie. Jest 115 punktów przed. Niby pokazuje, że mogę to zrobić. A ja widzę, że to jest oszustwo kolejne, bo ciężko mi się walczyć z tymi górami. Każdy jak boss silny. I się już odechciało. Dobra, nie chcę, idę stąd. Idźcie sobie, sio. Tylko, że tak, musimy podejść do punktu teleportacyjnego, który jest tutaj. I to widzę, gdzie problematyczne, bo Geralt jakby już nie żył. No, ale jest niezły fail. Mi się skradać. Nie da się. Czy najbliższy w mogilniku jest punkt teleportacji? Nie no, jak mnie wydymali teraz strasznie, to będę musiał teraz zasuwać. Jaka bzdura obleśna. Ale w tej wsi tu musi być przecież jakiś teleport, moment. To jest okrutne, co się teraz dzieje. Sorry, pieski. Co ten krytek zbacza w kierunku wody? Może mu się pić chce, ale... Boże, nie. I było zaczynać z Geraltem. Dobra, tu jest ten Duenhen.
O, ładny lot. Wymyjemy przy okazji konia. I tu jest teleport, to jest pamiętam, na tym właśnie wzgórzu pięknym. No to źle zapamiętałem. Czyli co? Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że muszę wrócić tutaj. Zrobić ten... Aha, zrobimy dwie rzeczy w takim razie jeszcze. Jedną to będzie kupienie tych spodni do kompletu. To jest szajs, ja wiem, ale zrobimy to. Co to było? A, okej. Chcesz się do straży zaciągnąć. Patrz jak skacze, wspaniałe uczucie. To po co podatki, żeby mi tu tacy... Który to był ludzik ten? Pokaż mi swoje towary. Dobra. Co? Cygan nie ma pieniędzy. Dobra, niestety, no, to jest przykre. Spodnie, tak? Czy spodnie były wcześniej? Okej. Ale to gdzie nauczy ten wolny rynek? Jak jeszcze, a jak będę miał rękawice, to będzie ban. Uwaga. Jeszcze rękawice. I... Dobra. No. To jest do dogadywania głupot. To mamy. Kot. Dobra, zobaczmy zadanie. To było takie poboczne zadanie. Miecze i pierogi. O co tu chodziło? Że mam coś załatwić, tak? Jezu. Jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić, bo tu jest ten kupiec karzeł taki. U tego Klejtucha, czy jakoś... Czemu nie dali save'u tutaj? Muszę chodzić zawsze 2 km do tego. Czemu brałem kota? Bo zabiłem 7 kotów i potrzebowałem więcej kotów. No.
Chciałem, żeby był... Nie ma niestety szkoły Golluma. Bym wybrał szkołę Golluma, ale no... O, to sobie go gość był tam przecież. Czym mogę służyć? Jajcem. Potrzebuję zbroi. Ale... To on nie robi mieczy? Masz tutaj. No to tyle pogadali w takim razie. Bywaj. Nas i gałęzi poszuka. To mój konik? Nie jesteście z Baronowych, prawda? Nie. Wypędziłeś już. Wyglądasz znajomo. Za questa od pierogów. Nie, no wiem, że coś dostanę, tylko ja nie, psychicznie nie wytrzymam, żeby go kończyć. Dobra, tutaj drogą do góry i tam coś się dzieje. W Oxenfurcie. Nie wiem jeszcze w Oxenfurcie i nie mam zamiaru tam chodzić. Okej, zapiszmy, bo wiemy jak to bywa w tej grze. No, jakieś tam pancerne krasnoludki. Tak pięknych okolicznościach przy... Coś tu muszę zrobić, tak? Hattori wymyślił dla nas zadanie. Fajnie, bo zaczynałem się już nudzić. W skrócie chodzi o to, żeby pożyczyć kilka skrzyń z magazynu Ernsta van Horna. Da się zrobić. Wiem, gdzie składuję towar. Dobrze. Kiedy? No jak kiedy? Też chciałbym zarobić, no? Mam wrażenie, że źle idę. Nie. Okej, za mostem, zaraz tam się przemedytować, jak się zrobi ciemno i jedziemy. Dobra, no tu jest księżyc, jak moje oko, bo jest narysowany księżyc. Dobra, wszystko już wiemy. Jest tylko jeden strażnik, ten przed wejściem. Zajmę się nim. Tak też pomyślałem. Ja mam kiepski węch, więc nie odróżnię tych skrzyni od siebie. Oznaczkę... Dobra, a kiedy będę już gotowy? Jak wyjdziesz z magazynu, wtedy ruszymy. Kurde, patrzył tam chyba, ale już nie wiem teraz nic. Kurde, jak jeden, jak jest dwóch?
To ty? Poznaję cię! Panie krasnolud, to ten oszust i złodziej! Prześladujesz mnie, bezeczniku? Tam, hendorzenie. Ja go znam! To Wiedźmin Geralt! Co słychać, panie Wiedźmin? Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne! Panie krasnolud, nie słuchajcie go! Zaczaruję was, psi chwost! Z trolem się na łby pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem! Zmykaj stąd, pókim dobry! Już! Czary mary hokus pokus. No, co tam, panie Wiedźmin? Czego szukacie w magazynie von Horna? Jarpen Zigrin przekazuje pozdrowienia. Na Rundurina tylko nie wynieście wszystkiego. No, migiem. Ja skoczę do wygódki. Gdzie te składniki? Chyba to. Faktycznie śmierdzi amoniakiem. Teraz tylko sygnał. Chyba nie wiesz, to kurwy nędzy, czyj to magazyn, kozo jebie! Ty, Geralt, to jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia stasakiem, czy jakoś tak? Sukrus? Co ty tu? Z tym czarownikiem? Teraz wszystko rozumiem, ale mi kawał zrobiłeś! Hattori was nasłał, co? Zasrany nieludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną! Ale najpierw wami nakarmimy kraby! Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju! Tylko ja go mogę prać, zrozumiano? Szwagier, dawaj napierdalaj z nami nordlingów hendożonych! Dalej, Geralt, na nich! Powoli, Sukrus, pogadajmy. Szwagra muszę ratować! Na nich! Przypomnijmy, jestem niskolewelowy. Będę cierpieć. Jezu, mogłem go dobić, a niestety już klikałem w czar, który go miał przypalić. I jest mi bardzo przykro, bo mógł... Ale tak jest lepiej niż z krasnoludkami. O! Nie, nie. Boże, zużył 15. Zdrowia, 500 rzeczy, dup, jaka bzdura, jaka głupota, jak to możliwe, że takie coś, wszyscy kilim. Teraz tylko sygnał. Dlaczego ja?
Chyba nie. Ty! Suk! A to! Po... Dobra, oni się biją. Spróbujmy ich poprzewracać. Przewracajmy ich nogi. Jak? Ja wierdzielę, nie mogę! A! Nie wytrzymam, to jest ostatnie zadanie, które robię. Ostatnie. Jak tak można człowieka traktować? Jak? Zwykłe umienie, zabiłem jakiegoś demona z rogami. Teraz tylko sygnał. Dupignał, przepraszam. Nikt mnie tak nie upokorzył w żadnej grze. I mojego ulubionego bohatera z książek, Garetha. Taką pipę z niego zrobić, to trzeba umieć, autentycznie. Ja chyba teraz... Okej, ostatnia, jak teraz padnę, to widzimy się jutro, ale po prostu to jest... Tak, to jest skandal. Autentycznie to jest żenujące i słabe. Teraz tylko sygnał.
Zasłońcie oczy! Okej, okay, jeszcze raz, mimo wszystko mnie to denerwuje, więc... Runy w miecz... Ja się zgadzam, Geralt mógłby padać na raz. Taki poziom mi się podobał. Tylko czemu przeciwnicy padają na 50 razy? Gdzie tu logika? Lubię gry, które są logiczne. I mnie wzrusza, ja jestem za tym, żeby bohater padał nawet na pół raza. Pierdnięcie by mogło zabić. Bo załóżmy, ma taką mutację. Ale dlaczego... Dlaczego? Dlaczego oni nie umierają? To jest jakiś świat nad ludzi. To byłaby taka piękna gra, gdybym tak właśnie jednym skillem, jednym ciosem każdego rozwalał, tak jak w książce. Jedno precyzyjne cięcie, a tutaj napierdalam 20 razy zwykłego mumina, który nie ma nawet szkoły skończonej. Skandal. Złą opcję dialogową. Nie ma złej... A co ja gadam? Mam zbanować? Nie chodzi o opcję dialogową. Tak wybrałem, tak było w książce. To nie jest o to chodzi. Chyba nie wiesz. Ty... Sruk... Hattori was nas... Ręc... Fagier! Czwak... Zjebało! Ej, dokładnie, oni ten. Dobra, nie, nie. Załoduję ostatni, zapiszę sobie, ja to skończę kiedy indziej. No to jest przykre, ale nie mam teraz zdrowia po prostu. Jestem przede wszystkim złamany psychicznie. Jestem złamany psychicznie. RPRNG. Teraz tylko sygnał. To bo to nie tak, nie tak sobie wyobrażałem walki Garetha w książce. Wybrałem specjalnie ten poziom trudności, żeby było jak w opowiadaniach. Jak w ostatnim życzeniu, a jest... To jest skandal. To jest skandal, ale skończę ją. No. Więc tyle, tutaj was żegnam uroczy... Aha, tylko no, tuberów oczywiście, fajnie, fajnie się z wami tu przyjaźniło, koniec?